Budynek, w którym znajdujemy się, jest to budynek z 1925 roku. Jest to budynek dworca kolejowego. Pracę zaczęliśmy w grudniu zeszłego roku, pod koniec. Planowane zakończenie jest pod koniec roku 2013. Projekt zakłada przebudowę dworca, wzmocnienie wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak stropy, ściany, wybudowanie nowych ścian działowych. Przebudowie będzie podlegała również zewnętrzna część obiektu wraz z terenem przyległym. Chodzi tutaj o odświeżenie elewacji, czyli nadanie jej takiego kształtu, jakim ją wybudowali w 1925 roku, oraz zrobienie nowego poszycia dachu z dachówki ceramicznej. Zawsze przy takich obiektach problemem jest docieplenie ścian istniejących, ponieważ większość obiektów tego typu jest objęta nadzorem konserwatorskim, bądź jest wpisana jako obiekt do ewidencji. Z kolei wymagania, jakie są narzucone do izolacyjności ścian, przegród zewnętrznych, wymuszają docieplenie tych ścian. Zazwyczaj takie docieplenie może być realizowane, jeżeli chodzi o budynki, stare obiekty, od wewnątrz. Naszym sposobem na docieplenie tych ścian zewnętrznych jest użycie właśnie materiałów multipor, lekkich bloczków gazobetonowych, którymi wykładamy ściany zewnętrzne od wewnątrz. Czyli my mamy do przyklejenia bloczek, lekki bloczek gazobetonowy na ściany. On jest w formacie 60x30, jest więc bardzo lekki. Kleimy go od strony wewnętrznej całopowierzchniowo i układamy na ścianie tak, jak byśmy wykładali ścianę wewnętrzną z przewiązaniem, tak jakbyśmy wymurowywali wewnętrzną ściankę bezpośrednio na ścianie już istniejącej. Jeżeli chodzi o wykończenie, system zakłada wykończenie poprzez tynk mineralny, cienkowarstwowy, zbrojony siatką oraz nałożenie na to warstwy wykończeniowej w postaci farby bądź tynku drobnoziarnistego. My obecnie mamy wyłożone już ściany piętra i parteru tym bloczkiem. Przy wykończeniu wewnętrznym będziemy pokrywać ściany płytami GK i wykańczać na gotowo pomieszczenie. Wykonawca, który wykonywał te prace, właściwie robił to pierwszy raz i nie miał wcześniej styczności z tego typu technologią. Wykonał je dosyć szybko, czyli pokazuje to nam, że jest dosyć szybki montaż tych lekkich bloczków. Myślę, że to jest też taka zaleta tego materiału, szczególnie w tym skróconym procesie budowania, jaki mamy obecnie.